teraz teatrzyk biograficzny Bobo ma zaszczyt przedstawić spektakl pod tytułem Kulisy prawdziwej historii Bobo. Dzień dobry, z tej strony Pixel, a to jest Let's Play Ratchet and Clank Size Matters i jak widzicie gramy na PSP. Na początek synchronizacja lewo, prawo, lewo, prawo. I na początek mała jedna rzecz. Gra wyszła też na PlayStation 2. Ktoś mi zaproponował, żebym nagrywał to na PS2. Z tego powodu, że tam jest do wyboru napisy polskie. Chciałem to zrobić, ale no niestety nie mam wersji na PS2. Nie używam emulatorów, więc to by odpadało. Po prostu zemulowanie PS2. Mam PS2, ale samej gry nie mam. Myślałem, że do tego czasu coś mi się uda wykombinować. Niestety nie padłem na żaden jakiś ambitny pomysł. A więc po prostu będziemy się musieli... Zanim cokolwiek powiecie, że próbowałem modować i nie wiem, jakoś albo przetłumaczyć samodzielnie, albo zamienić pliki gry, w sensie z wersją... Wersja PSP z wersją na PS2, żeby były polskie napisy, ale no niestety się nie da, ponieważ format plików w wersji na PS2 jest zupełnie inny niż w wersji na PSP. I po prostu obydwie nie mogą ze sobą współgrać, tak jakby. Z tym mikrofon odpierdziela. Jakoś mi tak moje... Mój głos tutaj skacze z jakiegoś powodu. Lel. No dobra, ale no przejdźmy wreszcie do gry. Musi się chwilę załadować. Tutaj mam Retro City Rampage. Ostatnio wyszło na PSP, polecam. No i to jest następny let's play. taki teaser, że tak to nazwę. No i rozpocznijmy. Jak ja tęskniłem za tym dźwiękiem. Dobra, czekam. Mam wersję pudełkową i po prostu używam wersji z karty pamięci, żeby po prostu czasy ładowania były szybsze. I żebyście nie słyszeli dysku, jak się obracam na serio PSP, straszne dźwięki wydaje. Jeżeli chodzi o odczytywanie dysku. Mieliśmy wybór języka, co jest dziwne. No dobra, start. Coś tu fajnego mamy. Subtitles, tak. Tego nie potrzebuję. Zdecydowanie moja ulubiona gra to jest z serii Ratchet & Clank. Tak sądzę, a więc no, rozpocznijmy nową grę. Trochę już tu mam tych sobie i wszystkie są już na replayu. Dobra. Więc ja już się zamykam. I teraz będzie cutscenka. Chyba w sumie jestem jednym człowiekiem, który to nagrywa na PSP, a nie na PS2. A dobra. No zaraz sobie pogadamy, jak już przeminie cutscenka. Więc jak na razie się zamykam. Much better. The sun is murder today. I swear, Clank, I'm done with all that hero stuff. Now let somebody else save the universe. I need a little me time. If there is trouble, then it is our duty to ensure that... Nah! What'd you do that for? Whoa, what are you doing? I'm taking pictures for my school project. I'm doing a report on heroes, and I recognize you from the newspaper. You're Ratchet, right? Well... I see you have a knack for recognizing greatness. I was wondering if it would be possible to get some pictures of you doing some heroic action. Well, I would, but there's really not much heroic work to do around here. Oh, I can lift Clank over my head, though. How about that? I was thinking maybe you could fight some robots or something. I know where you could find them. I do have a massage scheduled in 15 minutes, but... Oh, what the heck. I could use a bit of exercise. Come on, buddy. Let's put on a good show for our little reporter here. I am going to regret this. A więc tak, zaczepiła nas jakaś młoda reporterka na swój szkolny projekt.
musimy zajmować. Tutaj od razu mam wspomnę o jednym skillpoincie, który jest tutaj. Otóż ten cały kurs, jeżeli przejdziecie poniżej bodajże minuty albo minuty 45, to dostaniecie skillpoint. Więc wtedy możecie odblokować specjalne cheaty. Jest ich dużo. Jeden ostateczny, który wam daje możliwość tak jakby przejścia do Insomniac Museum, tak to mogę nazwać. A więc tak, jesteśmy na Pokitaru, po raz pierwszy to powraca. Zaraz, po raz pierwszy? Tak, po raz pierwszy powraca od czasu Ratcheta i Clanka jedynki. I chyba po raz ostatni, sobie pamiętam. Tu jest od razu pominięcie tego, dobre do speedrunów, polecam. Ale nie będę tego robił, bo oczywiście przechodzimy grę. Więc od razu zaznaczę pewne różnice pomiędzy wersją na PS2 a wersją na PS1. Na PSP. Wersja na PSP ma mniej dokładne modele, w przeciwieństwie do wersji na PS2, która ma... Nie wiem, jakby to nazwać. Po prostu modele jakby już wzięte z Ratchet & Clank'a jedynki albo trójki. Dobra. Na początek sobie ustawię... gadżety. To znaczy... O. Ponieważ nie lubię bardzo tego ustawienia, przyznam. I tutaj Swingshot jest jako osobna broń kompletnie, nie wiem dlaczego. Znaczy, broń. No, nazwijmy to broń. Więc tutaj akurat w przeciwieństwie do Gladiatora, w którym nie... w którym zapomniałem kompletnie o tym moim systemie, bo wszystko było po prostu OP, będę musiał tu już bronie moje upgrade'ować, ponieważ to się bardzo mi przyda na później. Gra, szczerze powiedziawszy, nie ma aż tak dużo glitchy poza tym... Znaczy, nie, w wersji na PSP jest jeden ogromny glitch, który może wam nie zniszczyć rozgrywkę, ale po prostu game breaking jest ogromny. I uwierzcie mi, czasem jest go warto, ale to jest tylko dla, nie wiem jak to nazwać, zaawansowanych graczy, którzy już znają grę tak na 100%. Jest jeden glitch, tak jakby ekskluzywny dla wersji PS2. Otóż gdy zrobicie ten wielki long jump, to... gdy zrobicie po prostu long jump, to jest jeszcze możliwość, aby skoczyć, co pozwala na różne skipy, ale... z jakiegoś powodu w wersji na PSP to nie działa. Tak samo jak glitch, o którym przed chwilą mówiłem, nie działa na wersji PS2, tylko na wersji PSP. Może kiedyś wam go pokażę, ale on jest jakiś taki warty do pokazania w Let's Play'u, ponieważ trochę zabiera czas. Ale jak ktoś będzie chciał, to mogę go pokazać. Nie widzę żadnego zbytniego problemu. Dobra. Aha, i to jest jedyna woda, w której możemy spokojnie pływać. I jest pewna ciekawostka, otóż w wersji na PS2 bodajże bronie się tutaj robią niewidzialne z jakiegoś powodu. Nie wiem czemu, ale się robi. Aha, i taka mała też ciekawostka, otóż w tej grze, nie pamiętam dokładnie, czy w wersji na PS2 tak było, ale tutaj mamy dwa tryby sterowania. Sterowanie analogiem, które nie polecam, bo jest... jak dla mnie strasznie wygodny w ogóle analog na PSP, dla mnie jest troszkę taki nie do końca wygodny. Uwielbiam PSP, nie zarobicie mnie źle, to jest moja ulubiona konsola przenośna. Ale no po prostu analog to tutaj jest najgorsza część tej konsoli. Jak dla mnie to jest jedyny minus tej konsoli. Znaczy, jest ogólnie fajny, ale on po prostu się ześlizguje, tak jakby jakbyście mieli spocone ręce cały czas, to po prostu no nie ma szans, abyście tą grę jakkolwiek przeszli fajnie. Jest część z strzałkami, którą znacznie polecam, ponieważ tu jest tak jakby tryb lock-on i obracanie oczywiście z spustami L i R. To jest jak dla mnie najlepszy sposób sterowania i najczęściej będziecie widzieli mnie robienie właśnie to tym sposobem sterowania. No ja już się przyzwyczaiłem. Jeżeli chcielibyście kiedyś zająć się speedrunem tej gry, to zdecydowanie
albo wybierzcie wersję na PSP, albo wersję na PS2. Nigdy, powtarzam, nigdy, nawet nie ćwiczcie sobie na wersji witowej i wersji na PS Vita. Niby każdy myśli, że to jest dosłownie to samo, co z wersja na PSP. Bo właściwie to jest, ale wersja na Vita emulowana jest to wersja spatchowana, czyli tak jakby, nie wiem, to jest wersja 1.1 na PSP, a wersja na Vita to jest wersja 1.01, tak to nazwijmy. Żeby było łatwiej. Więc nawet nie ćwiczcie sobie na tym, ponieważ wiele glitchy zostało zaktualizowanych, najzwyczajniej w świecie nie działa. Ten skip, który mówiłem na początku, jak już tutaj przyszliśmy, znaczy jak byliśmy na Pakitaru już, to on nie został spatchowany. Nadal można go zrobić. To jest jedna rzecz, jaką praktycznie możecie sobie ćwiczyć. Ale inne glitchy na innych klientach i ten glitch ekskluzywny dla PSP też nie został spatchowany. Ale po prostu nie ma wielu glitchy, które są na wersji PSP oryginalnej. Na przykład jest jeden glitch na ostatniej planecie, który, no, powiedzmy, że pomija jedną sekcję i zaoszczędza na parę sekund, powiedzmy, jeżeli byście speedrunowali, no tak. Nie wiem, jakbyście to robili na New Game Plus i Rhino mielibyście zabrać na 100 Pro, no powiedzmy, że to by wam tak zaoszczędziło 3 sekundy. I ten glitch na Vicie nie działa. Więc zdecydowanie polecam bardziej wersję na PSP, a nie na Vita. No i tutaj nowość. Dostajemy armor, ale to nie jest pełny armor. Po pierwsze dlatego nowość, że normalnie zbroję naszą musimy kupować, a tutaj wszystkie, dosłownie wszystkie części zbroi znajdujemy. I dlaczego powiedziałem części? Zaraz wam powiem. Jak widzicie, tutaj nam się body armor wyświetlił, czyli napierśnik plus jeszcze spodenki. Otóż jak to wygląda? Musimy zdobyć cztery części zbroi, żeby otrzymać jakieś tam dodatkowe moce. Nazwijmy to tak. Na przykład jeżeli byśmy zebrali tą całą zbroję, otrzymamy możliwość podpalania przeciwników naszym kluczem. I najzwyklej to jest po prostu mocna klucza. I każda dodatkowa, każda następna zbroja daje nam większą redukcję obrażeń, czyli dostajemy mniej obrażeń. Czyli na przykład powiedzmy, że jakbyśmy od jakiegoś przeciwnika dostali 10 bez żadnej zbroi, na przykład w maksymalnej, na maksymalnej zbroi dostalibyśmy, nie wiem, powiedzmy 2. No i tak. Jeszcze jest jedna rzecz. Niektóre zbroje możemy ze sobą mieszać, przez co dostajemy mieszane skutki. Możemy na przykład zmieszać tą całą zbroję, jaką byśmy zebrali, czyli no, nazwijmy tą ognistą, z jakąś inną, to dostalibyśmy podwójny efekt i tej, tylko że na przykład tak trochę zaspoileruję. Następną zbroją jest, tak jakby, nie wiem jak to nazwać, toksyczny strój, dzięki któremu powstaje bańka, która może po uderzeniu w ziemię, zrobienie tego ataku, daje bańkę, która zatruwa przeciwników. Otóż jeżeli połączymy to z tym kostiumem w odpowiedni sposób, bo też nie możemy to byle jak połączyć, to wtedy ta bańka też dodatkowo rozprzestrzenia ogień, przez co i możemy ich zatruć, i możemy ich podpalić, przez co dostają podwójny damage. Ale dobra, chodźmy już uaktywnić casting. Quark? Clank! What a coincidence! What are you doing here? I am trailing Ratchet and Clank to see what they are doing, so I can join in on their next adventure. Hey, that's what I'm doing! Do you not have somewhere else to go? Home to your family, perhaps?
Hey, Cork. Nice hat. Sorry, Cork. What? Was that your mother's hat or something? Seriously, dude. It's just a hat. It's not that. It's my mother and father. I never knew my family. I was given up for adoption as a baby and was raised by monkeys. Okay. Thanks for sharing. Perhaps you should attempt to find your real parents. There she is. Get her. Looks like I'm gonna be late for my massage. Let's go. Tutaj nam się okazuje jakby dodatkowe... nie dodatkowe. Wątek poboczny, czyli to, że Quark próbuje przez całą tą grę odnaleźć swoją rodzinę. Nie zaspoileruję nic. Proszę, czy mogę tego ptaszka zastrzelić? Ha! Założę się, że pewnie jest jakiś skill point związany z tym. Wiele razy stuprocentowałem tę grę. Jak już mówiłem, jest to moja ulubiona, ale no po prostu... Nie pamiętam do końca wszystkich skill pointów. Pamiętam, że na Wicie mam specjalne... bo ja nie pamiętam, jak do końca te wszystkie skill pointy zdobyć, więc po prostu na Wicie mam specjalne zdjęcie opisane wszystkich skill pointów, i na serio. Do niektórych gier zresztą tym krękiem coś pomaga. Na przykład stuprocentowanie reszta jedynki, w sumie dwójki i trójki też, mam na filmie, jeżeli chodzi o skill pointy i takie rzeczy poboczne typu złote śrubki i tak dalej. I będę się starał tutaj też zdobywać wszystkie złote śrubki. To znaczy, nie wszystkie, bo niektórym za challenge odblokowujemy, a challenge nie chcę robić. Znaczy, nie wszystkie challenge chcę robić. Może i są łatwe, ale po prostu nie chcę niepotrzebnie przedłużać rozwoju. No i pierwsza śrubka jest tutaj. Ale teraz mówię, jeżeli chcecie pomijać tamtą pierwszą sekcję, czyli to wyzwanie tej dziewczynki. Swoją drogą nie lubię, jak w grach jest napisy seplenienia, takie udawanie seplenienia. Ale to mniejsza z tym. Wracając. Nie róbcie tego za pierwszym przejściem gry, bo pomijacie właśnie tą część zbroi i już nie możecie jej zdobyć drugi raz. No chyba, że wrócicie na Pokitaru, ale... raczej tego nie chcecie robić, albo zapomnijcie. Polski... na noc jak mi się upgrade'ował, fajnie. I po prostu... raczej to robcie, jak już po raz pierwszy przeszliście grę, czyli już na New Game Plus. Wtedy to bardzo się opłaca. Jest fajnie. Okej. Okay. Już Lacerator nam się zupgrade'ował, bardzo fajnie. No i dobra, tutaj mamy drugą część, czyli rękawice. Jest tak, jest hełm, rękawice, zbroja, tak, no to po środku, że w sensie na pierśnik i spodenki i buty. Takie mam. Na pierśnik to już chyba mi zostało tak z Minecrafta, że to nazywam tak. Wiesz, czy to się przypadkiem tak nie nazywało? Do końca. Tutaj mała ciekawostka, jeżeli wrócicie tu drugi raz, to wyskoczy wam ogromny krab. Nie wyskoczy wam jeden, tylko po prostu... nie wyskoczą wam kilka, tylko po prostu jeden ogromny krab. To jest fajne. Taki easter egg. I bodajże w wersji na Vita tutaj się też spawnuje niemożliwy do pokonania przeciwnik. On wam nic nie robi, tylko po prostu jest taki zgliczowany. Nie wiem czemu. Nie, na serio. Wersja na Vita 1.01 to jest dziwna rzecz. I tak swoją drogą, jeżeli gracie na wersji PS2, jest możliwe przeskoczenie tej dziury, że tak to nazwę, poprzez glitch, o którym mówiłem, że long jump i skok. No serio, obejście sobie jakiś speedrun z tego, co widzicie, że tam ludzie tego wręcz powiem nadużywają.
i nie możecie praktycznie pływać w żadnej innej wodzie, której tam nie pokazałem. Po prostu pokazałem tylko jedyną wodę, w której możecie na serio pływać, i w innej już nie można, bo zjedzą was te kochane rybki. No nie chcę wam tego pokazywać. No serio. Ratchet & Clank na PSP to jest najlepsza rzecz, jaka kiedykolwiek się trafiła. I szkoda, że nie powtórzyli tego z Vitą. Bo Vita na serio miała potencjał. Miał być Nexus, nie wyszedł. A załoga Q... Praktycznie jedyny Ratchet & Clank, jaki dostaliśmy na... ekskluzywnie. Na Vita. No. Przejedź, kurde. Dziękuję. Mieszkanie przy ulicy. Nie polecam. No i swoją drogą, przez jakiś czas, przez krótki czas tylko możecie przepłynąć. Tak jak teraz pokazałem, nie, że od razu zjedzą nas rybki. Co chciałem powiedzieć? No przed chwilą coś mówiłem. Nagle to auto przejechało i jak mnie wrzuciło z rytmu. Kurde. Nie, może jak słucham później odcinek, to w przyszłym odcinku dokończę. Dobra, gincie. Dobra. Aha! Że na Vita nie ma Ratchet & Clanka. No mówię, no Ratchet & Clank załoga Q na Vita to jest jeden niewypał, ponieważ twórcy mieli zbyt duże oczekiwania co do Vity. Myśleli, że wyciągną po prostu grę z PS3 na Vicie, a tu no pupa i mamy praktycznie 15 FPS-ów. No stałe, że tak powiem, stałe 60, jeżeli stoimy przed ścianą i nic się nie renderuje praktycznie. Nie znam sobie. Szkoda, że nie powtórzyli sukcesu Ratchet & Clank Size Matters, bo chociaż Secret Agent Clank. Bo chciałem coś takiego zagrać. Na Vicie. Dobra, tu jest druga śrubka. Stanowa, nie złota. Tak? To tam. Bo Ratchet & Clank Size Matters było takim sukcesem, że jak zauważyliście, no w sumie też Secret Agent Clank, że przeportowali to na PS2. No to już jest duży sukces, jak gra jest tak popularna, że dostaje port na inne konsole tylko po to, żeby większa rzesza ludzi mogła nią się cieszyć, to znaczy, że gra już musiała na serio być popularna. No... Oczywiście jeszcze nie wliczając tego, że Ratchet & Clank... Secret Agent Clank bodajże został tylko wydany w Ameryce, ale tu nie jestem pewien na 100%. I wersja na PSP jest, jeżeli chodzi o Secret Agent Clank, jest ekskluzywną, jeżeli chodzi o polski język. Także tego... Dziwne to jest według mnie, że takie są aż duże różnice, że nie mogą dać nawet tych wszystkich języków razem. Dziękuję. I dostałem skill point za to, że przez całą tą drogę łódką nie dostałem ani jednego obrażenia. Taka ciekawostka. Ja chcę to zniszczyć. Dziękuję. No i chodźmy tu i trzecia już cutscenka w tej, na tej wyspie. I believe they were after this. Well, this is, what is this? If my memory bank serves me correctly, I believe it is a Technomite artifact. Yeah, right. Seriously, what is it? It is a Technomite artifact. Look, Clank, that girl is in trouble and we can help her. Technomites are just some fairy story that parents tell their kids to explain how technology works. They don't really exist. I believe they do exist, and this could prove it. That is why those robots wanted that child to get this object. Did we?
Did you? Ooh, that was quite a jog. Is that what I think it is? Oh, gimme. I haven't seen one of these since... Well, I've never actually seen one, but I've heard stories about the Technomites and their mystical objects. There are no Technomites! But this is our only lead. If you want to help that girl, we should follow the coordinates etched on the side. Fine. Let's get out of here. See ya, Quark. And please, stay out of our way this time. Nie ma tak łatwo raczyć. No i dobra, lecimy na kolejną planetę, na której dowiemy się o technomajtach. Rylos. Nie wiem dokładnie, jak to przetłumaczyć, albo powiedzieć wam. The technomites appear to have abandoned this area. Yeah, the technomites are real tricky that way. All right, let's get this over with. Where are we going? Well, I'd go that way, but that's just me. Oh, Quark, why can't you just leave us alone? Look, I can help you. I've been here before. Do you know where we should take this object? Of course I do. But what's in it for me? You want to find your family, right? Uh-huh. Well, if you tell us where to go, you can stay here and use our ship's computer to research your family history. Ooh, great idea! I'll do it! Quark, where do we take the artifact? I'll try that big building. For some reason, the good stuff is always in the biggest buildings. Thanks, Quark. You've been helpful. Szczerze, co się po raz pierwszy zgodzę z Quarkiem. No serio, najlepsze rzeczy są najczęściej w takich dużych budynkach. I nagle Quark znikł. Tak. Ale to już będzie na koniec tego odcinka, skoro mam jeszcze tutaj troszeczkę czasu. Bo jest dopiero 27 minut odcinka, co... To już nie starczy na to, ale dobra, to pokażę wam ten glitch. Otóż musicie przytrzymać L i R. Ale nie start. L i R, żeby Ratchet kucnął. Jak mówię, to jest ekskluzywnie dla PSP. I nie można tego zrobić na wersji PS2, chyba że ktoś w jakiś sposób znajdzie. Musicie kliknąć X i szybko jak to, najszybciej jak to możliwe, wcisnąć od razu trójkąt, żeby wsiąść do statku. Kiedy wyjdziecie, ujrzycie swoim oczom to. Ratchet wystrzeli poza mapę. Mniej więcej to jest jakoś tak... 3 razy wysokość mapy. Przez to możecie skipnąć po prostu... pominąć cały poziom. Ale nie jest to aż tak bardzo dobre, ponieważ musicie mapą się kierować. Ale cóż, to by było na tyle. A żeby szybko zejść na dół, to możecie po prostu użyć... ataku klucza. A więc to było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Pozostawiam was z tym czarnym ekranem. Więc cóż, no, na razie i cześć. Pa, pa!